Na przystani klubu żeglarskiego 26 maja ponownie zrobiło się tłoczno, a wszystko za sprawą prawdziwego rozpoczęcia sezonu. Choć żeglarze spotkali się w tym roku 1 maja, to wtedy nie pływali na swoich jednostkach. Już po raz 17 rozegrano regatę o Puchar Burmistrza Miasta. Dzisiaj startujemy to już są poważne regaty, także każdy startuje na swojej łódce. Na tą chwilę chyba zapisane jest około 20 załóg, także to są naprawdę już pierwsze poważne regaty. W tym roku planujemy jeszcze 4 imprezy. To będzie cały cykl regat. Zanim jednak żeglarze wypłynęli na akwen Jeziora Drwęskiego, musieli wiele czasu poświęcić na przygotowanie swoich łodzi do pierwszych regat w tym sezonie. Sternicy rozpoczęli zmagania nie tylko o zwycięstwo w regatach, ale również w klasyfikacji sterników. Pogoda do rozegrania regat okazała się wręcz idealna. Dzisiaj są chyba wyjątkowe, dobre, wiatr mamy taki, jaki powinien być. No nieco skręca nam w złą stronę, akwen jest tutaj trochę wąski, więc rozstawienie trasy no nie jest najlepsze. Mógłby być, wiatr jest dobry, ale ustawienie trasy do tego wiatru jest bardzo ciężko z racji na wąskie tutaj jezioro, gdzie nie możemy się tutaj przesuwać w żadną stronę, z jednej strony brzeg, a z drugiej strony tor regatowy. Regaty w Ostródzie stały się też stałym punktem w kalendarzach załóg żeglarzy z Susza i Ławy Warszawy czy Miłomuna. W pierwszych poważnych zmaganiach tego sezonu rozegrano 3 biegi pod czujnym okiem sędziego z Iławy. Sędzia jak matka, nie? Od początku jak łódki wychodzą na wodę, do chwili zakończenia, do ostatniego żeglarza, który spłynie, zarządza wszystkim. Czyli ile biegów, jakie biegi, jak się odbędą, kto zostaje sklasyfikowany, a kto nie, kto popełnił hard start, kto się właściwie zachowywał, więc można nakładać kary na zawodników. Nagroda też jest zawsze jakaś fair play, ale to już jest odrębna rzecz. W każdym bądź razie sędzia główny jest jakby kierownikiem na wodzie, zarządza wszystkim, nie? O który się regaty odbędą, czy będą odroczone, czy nie. Po zmaganiach na wodzie tradycyjnie rozdano pamiątkowe puchary i dyplomy. W klasie otwartopokładowej zwyciężyła załoga jachtu Redman z Susza. W T1 najszybsza była drużyna z jachtu Nina, w T2 nie miała sobie równych załoga Kratosa, a w T3 puchar odebrali żeglarze z jachtu Graszka 2. Łódka z Parał okazała się najszybsza w klasie Focus 650. Żeglarze z ostródzkiej przystani już nieraz udowodnili, że tworzą zgrany zespół. Podczas 17 regat o Puchar Burmistrza Miasta odbyła się zbiórka pieniędzy dla chorego na białaczkę żeglarza z Iławy.